Historia koronki franciszkańskiej do siedmiu radości Najświętszej Marii Panny. Największy dziejopisarz franciszkański Łukasz Wadding w swoim monumentalnym dziele Annales Minorum podaje następującą wersję narodzin koronki franciszkańskiej. W 1422 roku wstąpił do zakonu braci mniejszych pobożny młodzieniec, który będąc jeszcze świeckim człowiekiem, miał piękny zwyczaj codziennego składania u stóp figury Najświętszej Maryi Panny bukietu świeżych kwiatów własnoręcznie zebranych. W nowicjacie oddany ćwiczeniom pobożnym i innym przepisanym regulaminem zajęciom nie mógł zadośćuczynić swojemu pobożnemu zwyczajowi względem Najświętszej Dziewicy. To zniechęciło go do zakonu i postanowił odejść, aby w dalszym ciągu ofiarowywać kwiaty Pannie Maryi. Zanim jednak opuścił nowicjat, ukląkł przed wizerunkiem Matki Bożej, prosząc ją o opiekę. Wówczas ukazała mu się Maryja i rzekła do niego: nie smuć się z tego powodu, że musiałeś porzucić swą chwalebną praktykę ofiarowania mi kwiatów. Pouczę cię, w jaki sposób będziesz mógł mi ofiarowywać bukiet o nieskończenie większej wartości niż kwiaty, które mi dotychczas składałeś. Odtąd codziennie złożysz mi bukiet, lecz nie kwiatów, które więdną i usychają, ale bukiet modlitwy składającej się z pozdrowienia anielskiego. Odmów 10 zdrowaś Maryjo i jeden raz Ojcze Nasz dla uczczenia niewysłowionej radości, której doznałem w chwili poczęcia w swym łonie Słowa Bożego. Powtórz te same modlitwy na pamiątkę mojej radości, gdy szłam nawiedzić moją krewną, świętą Elżbietę. W ten sam sposób uczci i radość doznano przeze mnie przy wydaniu na świat bez boleści i naruszenia dziewictwa Jezusa Chrystusa. Dalej uczci moją radość, jaką przeżywałem w czasie hołdu mędrców przybyłych ze wschodu, aby pokłonić się Jezusowi. Następnie moją radość ze znalezienia Jezusa w świątyni, z Jego zmartwychwstania. Wreszcie ostatnie 10 zdrowaś i jedno Ojcze Nasz odmówisz dla uczczenia radości z mego wniebowzięcia. Jeśli codziennie odmówisz te modlitwy, będzie to dla mnie stokroć przyjemniejsza ofiara, a dla Ciebie bardziej zasługująca, aniżeli kwiaty, którymi dotychczas ofiarowywałeś. Młodzieniec zrozumiał głos Maryi i zaczął z wielką pobożnością odmawiać modlitwy wskazane mu przez Najświętszą Maryję Pannę. Pewnego razu mistrz nowicjuszy, widząc uchylone drzwi celi tego nowicjusza, zatrzymał się, by popatrzeć, jak on się zachowuje, będąc w samotności. I wówczas zobaczył dziwną rzecz. Nowicjusz, klęcząc, modlił się, obok niego stał anioł i nawlekał na złotą nić przecudne róże. Gdy miał już ich 10, dołączył lilię, wiązał oba końce i kładł w ten sposób utworzoną koronę wianek na głowę nowicjusza. Zapytany, co odmawia i kto go nauczył takiego sposobu modlenia się, opowiedział swoje widzenie. Od tego czasu datuje się w zakonach franciszkańskich, według opowiadania Łukasza Wadinga, zwyczaj odmawiania koronki do siedmiu radości Najświętszej Maryi Panny, czyli koronki serafickiej. Za odmówienie koronki serafickiej bracia pierwszego zakonu, siostry drugiego zakonu i tercjarze świeccy, franciszkańscy, a także bracia i siostry zgromadzeń prawnie agregowanych do pierwszego zakonu mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Sakramentalna spowiedź, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego. Natomiast wszyscy inni wierni mogą ten odpust uzyskać wówczas, gdy odmawiają koronkę publicznie w kościele franciszkańskim wraz z franciszkanami.